Joachim Brudziński, jako minister spraw wewnętrznych i administracji, ustosunkował się w Sejmie do wątpliwości w sprawie działań MSWiA po dramatycznym ataku na prezydenta Gdańska, Pawła Adamowicza. Po jego wystąpieniu pojawiły się głośne sugestie o dymisji, a słowa polityka nie pozostawiają wątpliwości. Joachim Brudziński przedstawiał informacje dotyczące m.in. wątpliwości w kwestii działań swojego ministerstwa po ataku na Pawła Adamowicza. Pojawiły się liczne głosy, że po tragicznym ataku, który miał miejsce na gdańskiej scenie w trakcie finału WOŚP, doszło do wielu zaniedbań. Sejm przyjął informacje w tej sprawie również od szefów poszczególnych resortów spraw wewnętrznych i administracji, sprawiedliwości oraz wiceszefowej resortu zdrowia. Minister spraw wewnętrznych zdecydował się na zaskakujące oświadczenie, którym wprawił w osłupienie wielu Polaków. Wyjaśnił wszystkie szczegóły związane z kwestią działalności służb podczas tragicznych wydarzeń i po nich, a już pojawiły się pierwsze sugestie o jego dymisji. Polityk jednak otwarcie mówi o przyjęciu wszelkich decyzji w tej sprawie i podkreśla, że nie ma zamiaru chować się za plecami. Joachim Brudziński wydaje zaskakujące oświadczenie. Minister spraw wewnętrznych i administracji ponad 20 minut odpowiadał na szczegółowe pytania posłów. Odważył się również na szokujące słowa dotyczące swojej ewentualnej dymisji. Moja odpowiedzialność w tej sprawie jest oczywista. Ja przedstawiam Wysokiej Izbie informacje na temat działań MSWiA w związku z zabójstwem Pawła Adamowicza, PSZYP. RMF FM, bo przecież Wysoka Izba również ma prawo do tego, by mnie odwołać, i oddaje się do dyspozycji pana premiera, mówił Joachim Brudziński. Dalej głośno podkreślił, że jest świadomy ciężaru, który na nim spoczywa i nie zamierza winy zrzucać na kogoś innego. Ja, proszę państwa, za plecami kogokolwiek nie mam zamiaru się chować. Czuję się odpowiedzialny również za to, co się stało. Nie ma we mnie w tej chwili ani próby ucieczki, ani odżegnywania się od tej odpowiedzialności, głosił. Mateusz Morawiecki jak na razie w tej sprawie się nie wypowiadał i nie wiadomo, jak bardzo dymisja Brudzińskiego jest realna, trzeba jednak przyznać, że sugeruje takie rozwiązanie coraz więcej głosów. Szczegółowe tłumaczenia Brudzińskiego w sprawie śmierci Pawła Adamowicza. Joachim Brudziński podkreślał również, że z całego tego dramatu trzeba wyciągnąć wnioski na przyszłość, które być może uniemożliwią komukolwiek dokonanie tak dramatycznego przestępstwa. Dalej zaświadczał, że trwa kontrola w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gdańsku. Zapewniał, że po interwencji matki skazanego na komisariacie policji również podjęte zostały odpowiednie kroki.
Była notatka policji do zakładu karnego w tej sprawie. Nie było na żadnym etapie postępowania wyjaśniającego, prowadzonego, również przez służbę więzienną, informacji o zagrożeniu czyjegoś życia lub zdrowia. Stefan W. zapowiadał spektakularne działania, ale o charakterze rabunkowym, przestępczym, a nie tam, gdzie mogłyby zadziałać przepisy o TZW. Bestiach, zapewniał.